U mnie to wyglądało tak, że po prostu jak się nawróciłam, byłam osobą bardzo zamkniętą i skrzywdzoną, tak? Więc kiedy tylko się nawróciłam, miałam bardzo dużą potrzebę modlitwy. Na początku nie wiedziałam o tym, czym mogę, modliłam się stale, ale gdzieś później Bóg mi wyjaśnił, że po prostu u mnie to było tak, że gdybym wiedziała, jakbym miała pokazaną konkretną osobę, którą mam się modlić, to patrzyłabym przez moje zranienia i wykrzywiłabym całą modlitwę. I zamiast pomóc tej osobie, to bym po prostu jej wyrządziła krzywdę, więc po prostu modliłam się nie wiedząc o co. I u mnie to było właśnie, nie rozumiałam bardzo długo, nie rozumiałam tych rzeczy, bo po prostu było tak, że modliłam się w dzień, w nocy, spałam, modliłam się, było to dla mnie o tyle dziwne, że po prostu wielokrotnie w nocy budziło mnie modlenie się na językach. Sama mój własny głos budził mnie właśnie i obudziłam się, ale o co się rozchodzi, modlę się. I dopiero później właśnie Artur mi wytłumaczył, że to jest to, że na pewne rzeczy nie jestem jeszcze gotowa. Duch Święty nie może mi ich przekazać, bo moja głowa nie jest na to gotowa i po prostu wykrzywię wszystko, więc po prostu modlę się na językach, nie wiedząc o co. Bo to było dla mnie takie, Artur, ale o co się rozchodzi? Modlę się ciągle i nie wiem o co. No bo nie jesteś jeszcze gotowa. Twoja głowa, twoje serce nie jest gotowe na to, co jest dla ciebie. I po prostu dlatego modlisz się tylko na językach bez pokazania rzeczy. Tak jak zaczęła się zmieniać moja głowa, zaczęło się zmieniać wszystko wokoło, to po prostu i przychodziła do mnie miłość do ludzi, uczyłam się na nowo miłości do ludzi, to wtedy po prostu zaczynały się rzeczy otwierać, zaczynałam widzieć więcej, miałam pokazane osoby, o której się mam modlić. I to po prostu zmieniało też, zmieniało mnie, mój pogląd na ludzi. Kiedy po prostu zaczęłam szukać tej miłości, to wszystko się zmieniało, tak? I zaczęłam przygotowywać swoje serce. To był po prostu proces, przemiany, tak? Tak samo jak szukałam miłości, ale też z drugiej strony zamykałam się na nią, tak? Bo też to u mnie jest związane właśnie z tym, że po rozwodzie, kiedy szukałam Boga, to też zamknęłam się na ludzi, bo przeżycia, które miałam ze starego życia, na mnie wywarły taki wpływ, że nie, jakby to powiedzieć, no nie chciałam mieć nic wspólnego z ludźmi, tak? Gdzieś po prostu wołałam do Boga, ale oparłam się tylko na nim, że ludzie po prostu nie są mi do niczego potrzebni, ja sama sobie poradzę, Bóg mnie poprowadzi i to mi wystarczy, tak? Ale tak naprawdę to nie na tym rzecz polegała. Kiedy po prostu gdzieś tam związałam siebie słowami, tak, że nie potrzebuję męża, nie potrzebuję faceta do mojego życia, bo sobie sama poradzę. A z drugiej strony właśnie i tak się związałam, a z drugiej strony krzyczałam do Boga, bo ciągle jestem sama. Ja już mam dość bycia sama. Nie chcę tak. Myślę, że było coś innego, a słowo... Słowo było po prostu... Ustanowiło inną rzecz. Ustanowiło inną rzecz. I gdzieś tam właśnie, kiedy przeczytałam słowo, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane, tak? Wiadomo, że gdzieś tam po drodze byli ludzie w moim życiu, którzy gdzieś tam kierowali mnie tutaj, gdzieś tam w tym zaburzonym kościółku, w którym byłam, poszłam na grupę proroczą, które gdzieś tam wypaczyło wszystko w mojej głowie, tak? Bo po prostu było to, z gruntu było to dobre, tak? Ale było to tak religijne i tak wypaczone, że po prostu gdzieś tam, jak wyszłam pod nauczenia Artura, kiedy wyszłam w związek z Norbertem, musiałam wszystko wrzucić ze swojej głowy. Musiałam na nowo zacząć od podstaw, bo to, co miałam w głowie, to było po prostu skrzywione. Tak religijnie skrzywione, że po prostu no, uderzało to w ludzi w kościele, uderzało to po prostu we wszystko dookoła, tak? I no mnie generalnie to wszystko, stawiennictwo, to kiedy to przyszłam do Artura z tym tematem, że chcę, on mi powiedział, dobrze, możesz to wejść, ale gdzieś tam właśnie mój mąż stwierdził, że
to nie tak wygląda i robię wszystko, żeby mnie odwieźć od tego, tak? Więc dlatego zamknęłam swoje usta i po prostu zaczęłam iść do komory i modlić się do Boga, czy rzeczywiście jestem stawiennikiem, czy rzeczywiście. I po prostu miałam tam pokazywane rzeczy, z którymi później nie rozumiałam ich. Przychodziłam do Artura i Artur mi mówił, Anita, ale to jest po prostu, ty musisz zacząć prostować te rzeczy, tak? I że ja widzę to tak, a on mówi, ale to troszeczkę inaczej wygląda. Mówi, ale módl się, Bóg ci to pokaże, Bóg ci to objawi, te rzeczy. I rzeczywiście, krok po kroku zaczęło to do mnie przychodzić, tak? I w tej chwili, powiem wam, na grupach, kiedy modliliśmy się o coś i nie było to dla mnie zrozumiałe, że po prostu jest podany temat, tak? Zaczynamy się modlić i ktoś tam przychodzi, a o co się modlimy? Dla mnie było rzeczą normalną, że wchodzę, widzę, ludzie się modlą, zgadzam się w modlitwie, staję i idę. Dopiero później pytam, a o co się modlimy? I na przykład my z Nożmi tak mamy, że po prostu kiedy ja o coś się zaczynam modlić, on nie przychodzi, nie pyta mnie, o co się modlić. Po prostu staje ze mną w modlitwie. Zgadza się w tym, tak? I wielokrotnie jest tak, że tak naprawdę my nie musimy wiedzieć o co. Ale jeśli jest w słowie napisane, tak, gdzie dwóch lub trzech stanie, to Bóg jest z nimi. I po prostu dla mnie to jest wyznacznikiem, że ja nie muszę wiedzieć, o co się modlę. Tak, już zgodzi się takim duchowym połączeniem, tak, to zaufanie do siebie nawzajem. Tak, bo jest właśnie to, że tak naprawdę nasze życie jest modlitwą, tak? Na każdym etapie. I do tego, powiem wam, może to nie jest do nagrania, ale do tego stopnia, że my nawet uprawiając seks z mężem, to jest modlitwa. W trakcie tego po prostu zaczynamy się modlić i dziękować Bogu. Nie tylko za siebie nawzajem, tak? Ale za to, co nam po prostu w danym momencie Bóg włoży w serce. I powiem wam szczerze, że to naprawdę jest takie złączenie w duchu i taka modlitwa naprawdę ma moc. Bo widzę to po mojej córce, która jest nienarodzona z Bożego Ducha, a to, co my po prostu ustanawiamy w duchu rzeczy, jeśli chodzą o jej życie, to naprawdę zmienia się i zmienia się to bardzo, bardzo dużo. I kiedy ona później przychodzi i składa nam tego świadectwo, to naprawdę to jest zbudowanie dla mnie, tak? Że jednak pomimo tego, że to dziecko jest nienarodzone z Bożego Ducha, ale jednak Bóg działa i Bóg zawsze nas wysłuchuje. Tyle. Jeszcze coś mogę powiedzieć. Tak, modlitwa to jest skierowanie, że tak prosecho ma, więc właściwie to jest skierowanie na Boga. To właściwie 24 godziny na dobę, tak? I właściwie wstawnik też funkcjonuje w ten sposób, że on jest cały czas otwarty na to, co usłyszę. Ja bardzo często, nie wiem, gotuję makaron, tak? W ogóle informacja, okej, dobra, zostawiam to, modlę się o kogoś na przykład. Tak, 3 minuty złotych. Tak, jakoś tam rozwalam rzecz, wracam do swojego zajęcia, nie? Albo idę do łazienki, bo w pracy na przykład dostaję SMS-a, tak? To, dobra, idę do łazienki, modlę się. Więc właściwie to jest takie, że dokładniesz po prostu swoje życie w ogóle, wiecie. To jest po prostu, to nie jest takie, że zabawa, to jest dzisiaj się pomodlę, nie. Ja w ogóle do tego podeszłam bardzo poważnie, jestem w ogóle świadoma tego, co ja robię, tak. To nie jest widoczne i to nie chodzi o to, żeby teraz ktoś po prostu to widział. Ja po prostu oglądam te efekty w duchu i w ogóle widzę, że po prostu są prostowane rzeczy, czy podniesione życie człowieka, tak? Czy idziemy po prostu gdzieś tam w kościołem jako całość, idziemy po prostu w jakimś kierunku, bo to ja tylko mówię, jest, po prostu tato super, w ogóle jest dobrze, nie? Więc po prostu tylko tak naprawdę o to chodzi. Więc też to, jeśli chodzi o tą modlitwę, to co jeszcze mogę powiedzieć? To żebyście mieli też modlitwę zgody, no to tak naprawdę każdy z was musi mieć po prostu w ogóle swoją własną komorę, nie? Zaczynamy w ogóle od podstaw. Jak nie ma komory, po prostu jak ludzie się sami indywidualnie nie modlą, nie spotykają z Bogiem, nie pilnują tego, no to razem po prostu jak, no nie pójdzie ta modlitwa, zgody już w ogóle, też pani Artur to nauczył w fundamentach, jak ludzie mówią o modlitwie, że jak się z kimś już zgadza, że w modlitwie to z tym człowiekiem może zrobić wszystko. Ja sama widzę i doświadczam różnych rzeczy, że fajnie brać siostrę, ale no coś te modlitwy na mnie idą, kurde, jakby w innym duchu w ogóle, wiecie, że nie ma tam połączenia, nie? Nie pójdzie to, po prostu w ogóle po grudzie, nie ma. Więc to właśnie to jest fajne, żebyście też, no wiadomo, że indywidualna relacja z Bogiem, ale relacja ze sobą nawzajem, bo tak jak wam mówiłam, bo ja to widzę, nawet jak tutaj mam relację z Norwim, z Anitą, taki przyjaźń gdzieś tam zawieram, to w ogóle ten przekaz proroczy jest w ogóle o wiele intensywniejszy, bo mam takie wrażenie, że
jakoś coś, jak ja otwieram swoje serce, to z automatu też duch się jakoś bardziej otwiera, wiecie, że po prostu ta przestrzeń bardziej się otwiera, nie? No tak jakby to przez ten przyjaźń, czy tam serce do serca i nagle zaczyna cię... nagle pojawiają się słowa, pojawiają się przekonania, pojawiają się rzeczy do modlitwy, w ogóle nagle przestrzeń się w ogóle tworzy. No tak, przestrzeń się tworzy, bo się też na serce mi się otwierasz, tak? Więc jakoś to chodzi o jedno serce, jedną wiarę, jednego ducha, więc to o to chodzi, tak? Jak masz relację z tym człowiekiem, to nie chyba przypłynąć po prostu coś, tak? Więc na tej zasadzie to jest w ogóle bardzo ważne, żeby po prostu takie miłosne relacje zawierać między sobą, tak? Szczególnie właśnie jak wiecie już, kto jest prorokiem, kto jest zamiennikiem, żeby to po prostu te osoby też razem się trzymały nawzajem, modliły się o siebie, to też jest ważne, żeby stawiennicy się o siebie modlili. No więc tak. To znaczy, jak jest po prostu modlitwa, jak jest wysładzona przez stawiennika jednego względem drugiego, tak? To jest silniejsze o wiele. Więc po prostu to jest to, no bo to jest autorytet, który masz już tam, więc po prostu to jest na tej zasadzie. Więc właśnie kto po prostu też przyjaźń między prorokami. Ja bardzo dużo rzeczy odebrałam przez to, że po prostu mam takie relacje z ludźmi, wiecie. Ja tak jak powiedziałam, polega na Duchu Świętym i po prostu jestem otwarta na to, co mówi, ale po prostu też moje uszy są otwarte i serce na to, co po prostu wiecie, co przybływa, nie przez ludzi też. Więc ja też wyłuskam sobie za wszelką rzecz i po prostu przychodzę z tym do Boga i mówię, okej, dobra, to ja też na przykład chcę w tym kierunku idę, nie? Jak nawet słyszałam, że ktoś kiedyś mówił, że nastawił budzik sobie w nocy i się modli. W ogóle ja mówię, dobra, to ja też się będę modlić w nocy. Więc w ogóle też takie rzeczy, które zauważyłam, no to święty też ma takie niestandardowe swoje pomysły, nie? Więc myślę, nie wiem, w nocy się budzisz, tak? Modlisz się, bo nie wiem, tańczysz, no różne rzeczy ludzie wyrabiają. W modlitwie na przykład, tak? Że po prostu modlitwa polega na tym, że ktoś na przykład tańczy 3 minuty, a później się kładzie spać. Znam takie przypadki, nie? Uwolniona jakaś modlitwa, koniec. Więc po prostu, żebyście też w ogóle jakby nie spinali się, że jest jakiś standard, bo w ogóle wiecie, jak jest z Bogiem, w ogóle on jest niestandardowy, nie? I on chce przypływać na różne sposoby, tak jak mu pozwolisz, on tak będzie płynąć. I tak będzie się uwalniać przez swoje życie. I to właśnie jest to piękne, że to nie jest schematyczne, nie? Tylko to przekracza jakieś tam, wiecie, pojęcie i zrozumienie i to taki przychodzi czasami lęk. No ja na przykład miałam taki lęk, że schemat jakiś, to wszystko takie pokładane, uporządkowane, że to jest Boże, a to nie Boże. W ogóle teraz mi się tak pewne rzeczy, może to płynie bardziej, wiecie, nie? Okay. Że nie ma też poczucia bezpieczeństwa w schemacie, nie? I to też jest ważne, bo żeby się nie wkręcał taki religijny obraz, nawet taki charyzmatycznie religijny, że muszę mieć taką komorę, przyszła do mnie informacja rano, a jak się taką modlę, wiesz, pół godziny na językach, to dopiero rzeczą się pomodlę, bo wiem, że takie zajawki ludzie mają, że teraz nie zrobię tak po prostu, że jestem pod prysznicem, na chwilę to odłożę się pomodlę, tylko dobra, to się wysłuszę, coś zrobię, chwilę się pomodlę, pomodlę się tą rzecz i idę dalej, wiesz, że ludzie tak mają, nie? To żeby w ogóle, żeby mówić, że ta płynność, że w ogóle to funkcjonowanie w modlitwie jest cały czas, nie tracić tej świadomości połączenia z nimi, wtedy co chwilę coś będzie i wtedy to też nie będzie ci przeszkadzało, tak? No, bo to nie mówisz, nie wiadomo, gdzieś uciekaj do komory, czy tam jedziesz tym tramwajem, no to się będziesz tym tramwajem, a nie, że muszę przyjechać do domu i dopiero się pomodlić, nie? Bo to też się zmniejsza to pole w ogóle, żeby wiesz, że to przepływa przez człowieka, nie? A jak się nauczymy tej elastyczności i tego cały czas kierowania na Boga, no to w ogóle inne pole, nie? Przecież to chodzi o to, że to jarzmo nie jest ciężkie, tak? I to się nie uwiera w żaden sposób, wiesz, to jest twoje powołanie, więc to jest takie, że to wiesz, odczuwasz pewien ciężar, ten modlitwy na przykład, tak? Ale to nie jest takie, że to cię tak, wiesz, to nie jest coś jak demoniczne, że po prostu dostajesz takiego paraliżu, że po prostu ciężko ci nie możesz się ruszyć, nie? Ja przepraszam, ale dużo modlitwy ja wysłowadzam, po prostu w ogóle siedzę za toalecie, w ogóle wiecie, sorry, nie? Po prostu w ogóle dobrze mi się modli, no bo sorry. Z tego dzieje, ja jestem święta wszędzie, nie? I w ogóle w każdej sytuacji. Po prostu dostanę informację, modlę się i to nieważne, co ja robię. Czy ja paznokcie maluję, czy ja mówię makaron po prostu gotuję, czy co ja robię. Odkurzam w ogóle, to nie ma znaczenia, nie? Ale też na pewno ważne jest to, żeby kiedy na przykład dostajecie jakąś prośbę modlitewną i przynajmniej ja tak robię, że dostaję prośbę modlitewną, a w duchu mam sprzeciw na to, to po prostu modlę się, Boże, o co się mam modlić. Tak. Bo dużo jest tak, że po prostu ludzie wysyłają prośbę modlitewną, pomódlcie się o to i o to, bo tego chcę. A Bóg mu do tej osoby całkiem co innego i ty masz w duchu to, że po prostu nie masz zgody na to. I to wtedy po prostu modlę się o to, co mi Duch Święty pokaże, tak? Albo się nie modlę. Albo się nie modlę wcale. Raz miałam tak, że 3 dni zwykałam, ktoś mi napisał SMS-a, nie? Napisałam, że okej, ale nie mogłam się przez 3 dni zabrać tej modlitwy. Przez 3 dni się nie modliłam o to.
przykład potrzebiłem w ogóle o to, co miałam przekonanie, żeby to się umyć, nie? To w ogóle coś zupełnie innego niż to, co ta osoba wysłała. Czasem jest tak, że nie jest to modlitwa, tylko to jest do przerobienia, bo to jest kwestia duszy. Ja słyszałam czasem na zasadzie pomóc się o tam kogoś tam, czy z rodziny, żeby się tam nawrócił. I mówię, co ty tu robisz jeszcze? Niech tam tej osobie ewangelizuj, co ty tu... Pomóc się, bo wiesz, droga na skróty, takie pomocy. Pomóc się do widzenia mojej rodziny, a ty się modlisz o to, żeby o to wszystko sprawdzić, żeby nikogo nie chciała. No wiesz, no tego typu, nie? Więc... Absolutnie. Zresztą będziecie, no macie przekonanie, wiecie, o to się modlić jak długo, to jest, uwolnisz, to pomij, że tak powiem, w ogóle lecisz dalej. Ale też na pewno, jeśli macie słowo dla kogoś, to powiem z własnego doświadczenia. Miałam słowo dla jednej osoby i powiem wam, 3 miesiące chodziłam z ciężarem. Już w końcu mąż mówi, idź, powiedz to. Ale we mnie po prostu gdzieś był lęk przed autorytetem, no, gdzie ja mogę pójść tam do tego i tego człowieka, kiedy on w takim autorytecie, bo ja mi mogę iść powiedzieć. I powiem wam, że kiedy w końcu odważyłam się, poszłam, powiedziałam, ten człowiek zjechał mnie z góry na dół, że rzeczywiście, gdzie? Nie, to w ogóle nie jest prawda, co ja mówię do niego i w ogóle. Ale ja zwróciłam do siebie. 3 miesiące się z tym męczyłam. Męczyło mnie to bardzo, tak? Ale w końcu, kiedy to uwolniłam, no, człowiek potraktował mnie tak jak myślałam, że mnie potraktuje, ale kiedy po jakimś pół roku znowu się z nim spotkałam i on przyszedł i chciał mi złożyć świadectwo, to mi się załączyła taka obrona, jak to mój mąż mówi, założyłam podwójną gardę, żeby po prostu nie zranił mnie znowu, tak? Ale kiedy wysłuchał to prawdę do mnie, wiecie, że przyszło uwolnienie, tak? Przyszło, że jednak to, co on najpierw powiedział do mnie, że nie mam racji. Obronił się. Obronił się, tak? Ale później jednak chodzi z Duchem Świętym, tak? I Duch Święty mu pokazał rzeczy, których on tak do końca nie chciał przyjąć. A kiedy zgodził się z Bogiem, to poszedł później dużo, dużo dalej, tak? Też musicie wziąć pod uwagę, że takie rzeczy też was mogą spotkać. Bo ale słowo wydaje owoc, nie? Że no to jest pracę, właśnie. Nie? Że uwolnione, mimo że niezależnie od reakcji człowieka, to było uwolnione i może wykonać pracę, bo nie uwolnione pracy nie wykona, nie? Też, nie? Okej. Okay. Myślę takie w ogóle, gdzieś właśnie przypadki, że modliście się o pewne rzeczy i właśnie potem albo tylko się w tym przestrzeni duchu i jak czuliście takie właśnie odbicie, jakby ciężar tego, co się modliście w efekcie modlitwy, albo że jakieś przestrzeni nie mieliście umocnionych, o coś się modliście i że to na tą przestrzeń czegoś siadło, nie wiem, przerobioną, czy to jesteście w stanie jakieś właśnie takie świadectwa, czy takie zależności, czy... Powiem tak, ja tak miałam jak po prostu Norbiego był uderzone rzeczy, modlili się pastorze o niego. No jako żona po ludzku cieleśnie poszłam i położyłam ręce na niego, tak? I on miał w duchu, że mam zdjąć te ręce, tak? Pastor też to miał, ale po prostu nikt nie zrobił, bo nie chciał, humanitarnie nie chciał mnie urazić, tak? Że nie powinnam w tym momencie mieć rąk nałożonych na męża. I powiem wam, jego uwolnili, tak, a we mnie wieczorem po prostu tak mnie trafiło, że leżałam zawinięta w łóżku, zwinęłam się w kłębek, zaczęłam płakać, on przychodzi, co ci jest? Ja mówię, nic, nie będę z tobą rozmawiać, pójdę do pastora. On mówi, ty, ale mówi, z pastorem kiedy jesteś? Mówię, no i on na środę. Mówi, a wiesz, że pastor może do środy nie przeżyć? Mówi, jak ty teraz tego nie uwolnisz? Mówi, to po prostu jest po tobie. I powiem, no, było mi ciężko, ale kiedy po prostu powiedziałam o tych rzeczach, mówi, ale to jest to, mówi, zostałaś trafiona, mówi, ten, bo położyłaś na mnie ręce. To nie był czas dla ciebie, bo ty masz nieprzerobione jeszcze rzeczy akurat w tym temacie, tak? I powiem, no, zdarzają się takie rzeczy, tak? Że i jest to wtedy, na pewno jest to ciężkie. Tylko ważne jest to, o czym wspomniałam, że po prostu, żeby na bieżąco właśnie chować po prostu w ogóle, wiecie, swoją duszę, nie? Po prostu ty co widzisz, że jest do wzięcia na warsztat, żeby z tym nie zlegać, bo
No właśnie szczególnie jeśli chodzi tutaj o stawienników, to jest tak, że no, jesteś na tej pierwszej linii ataku. No to wiadomo, że kto w ciebie uderza, nie? W ogóle i czym w ciebie uderza. Wszystko jest lepsze miejsca. Czysto środkowo tak, nie? Dokładnie, więc w ogóle tu chodzi o to, że my mamy się sami chronić, tak? My chronimy kościół, chronimy ludzi, ale w ogóle sami musimy się chronić, wiecie? W tym sensie, że po prostu nasza dusza musi być zdrowa. Nie chodzi tylko o ten przekaz, żeby był prawidłowy, ale po prostu w ogóle chodzi o nas, nie? Mamy takie sytuacje, gdzie po prostu... Ja się teraz tego już nauczyłam, że po prostu strzypuję demoniczny duchowy pył z siebie, nie? Ale na przykład wystarczyło nie zrobić pewne rzeczy, bo ten człowiek jest w depresji jakiejś tam silnej. Ja kiedyś miałam depresję. No i po prostu wiesz, masz zjazd. Po prostu masz zjazd jakiś, to już się jest źle, albo chaos przychodzi, jakieś takie dziwne rzeczy mi się dzieją w pracy. Nietypowe, niestandardowe. I nagle hola, hola, co się zadziało, wiecie, nie? Trzeba wrócić w ogóle stop, w ogóle i rzeczy przerabiać. Więc to też jest ważne, żeby ochronić siebie. Teraz też już mam taką stałą modlitwę, że ja ochraniam siebie i wstawienników, ludzi też w kościele, ale właśnie świętego Jezusa. Wiecie, nie po prostu ochroną świętej krwi. Wiesz, że aniołów tam są tak różne rzeczy, ale po prostu mam tu świadomość, że tutaj jest potrzebna ochrona. Okej. Właśnie też mieliśmy takie sytuacje, gdzie... mieliśmy takie sytuacje, że na przykład... miałem nie do końca przerobione rzeczy związane z wiarą, zdrowiem, uzdrowienie i modliła się o wstawienie jakiejś choroby, jakieś rzeczy i nagle właśnie albo jakieś tematy o człowieka, a on przy okazji jeszcze miał rzeczy, na przykład duchy choroby atakowały i ja już to mogło się to wyłączyć, a obecnie, no, wiesz, ja wyłączyłem się od niego, nawet z niej strzepuję i to w ogóle taka rzecz, wiesz, już się to zmienia w ogóle, nie? Ale że to taka też zależna na przykład była, nie? I że to jest częste i dlatego też dlatego to też jest ważne, że w tych rzeczach, które widzisz, które się dzieją, to też jest potrzebne szukać prowadzenia, nie? Jak się modlić, nie? Bo to może być typowo temat do modlitwy, a na przykład potrzeba właśnie podać to komuś drugiemu, a ja się o to nie modlę, nie? Bo to co gdzieś tam ja zauważyłem, no to jest takie coś, że to, o co się modlimy, no to z tym się stykamy duchowo. Jak nie ma miejsca, powiedzmy zaczepienia, to tylko to przepchniemy, a jakby jest, no to może się o nas zaczepić, nie? A normalnie nie ma tego miejsca zaczepienia, to gdzieś tam się stykamy i ewentualnie jakiś tylko ciężar, tylko tam ciemno się modlimy, nie? I to tam się rozgrywamy, czy powolamy, czy przestawiamy, nie? Znaczy, ja zauważyłam to, jak obserwowałam jak Artur z ludźmi usługiwał, nie jest tak, żeby się dowołał kogoś do modlitwy o kogoś. To czasami było tak, że na przykład określonych osób nie było przy danej osobie. Czyli jeśli ktoś na przykład miał wiedzę, że ta osoba akurat jest w takim miejscu, na przykład ktoś tam, no to jakiś tam potem lider jest jeszcze w takim miejscu, nie? No to wiadomo, że z pewnych względów no nie ma w tym momencie tej możliwości, że po prostu się ta osoba modliła po prostu do jakąś tam konkretną, nie? Na przykład z tego samego wychodzi w tym momencie jedna i druga. Wiecie, no to takie połączenie mówię. Żeby w tym mocno skorzystać, to trzeba też samo być zdrowym w tym temacie.